Marta Szymik, witajcie w kolejnym wydaniu wideo zapowiedzi, a znajdujemy się w centrum Dębowca, bo właśnie tutaj już za tydzień, 14 lutego, odbędzie się 79. rocznica pierwszego zrzutu cichociemnych. A teraz sprawdźmy już, co w najbliższych dniach będzie się działo w naszym regionie. Zaczynamy od wernisażu wystawy autorskiej Piotra Brody, członka Cieszyńskiego Towarzystwa Fotograficznego. Wernisaż odbędzie się dziś, 7 lutego o godzinie 17. Wystawa będzie czynna do końca tego miesiąca w Galerii Ceglanej w Cieszyńskim Ośrodku Kultury. Trochę inną propozycję przygotował Miejski Dom Kultury Prażakówka w Ustroniu. W piątek o 18 odbędzie się tam koncert karnawałowy Przeboje Wszechczasów w wykonaniu artystów scen poznańskich i łódzkich. Impreza jest biletowana. Z kolei w Brennej w czas na drugą edycję Szkubaczek. W programie wspólne darcie pierza, góralska muzyka i regionalna kuchnia, a także inne atrakcje. Start godzina 17, Beskidzki Dom Zielin Przytulia, wstęp 10 zł. W sobotę Cieszyński Ośrodek Kultury zaprasza na spektakl Trzy Świnki w wykonaniu tamtejszej grupy teatralnej. Dedykowany jest wszystkim babciom i dziadkom z okazji niedawno obchodzonego ich święta. Trzy Świnki o 17, wstęp wolny. Przenieśmy się teraz do Strumienia. W tamtejszym miejsko-gminnym ośrodku kultury będzie miał miejsce recital Krystyny Prońko, legendy polskiej piosenki i wokalistki jazzowej. To muzyczne spotkanie z Prońko rozpocznie się o godzinie 19:00, bilety w cenie 55 zł. A teraz sportowa propozycja. W niedzielę 9 lutego odbędzie się druga część zawodów w ramach Pucharu Korony Czantori w slalomie gigancie. Rozpoczęcie zawodów 9:15. Sporo w niedzielę będzie się działo w Istebnej. Odbędą się tam kolejne, już 19, zawody furmanów, tym razem jednak przed amfiteatrem pod skocznią. Zapisy od 10, start i 11. W programie 3 konkurencje oraz atrakcje dodatkowe. Na koniec Brenna. Na tamtejszym lodowisku w niedzielę odbędą się disco animacje, czyli gry zabawy, taniec dla wszystkich. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu zapowiedzi. Oczywiście zachęcam do przeglądania naszego kalendarza imprez wkrótce w regionie. Do zobaczenia za tydzień.